Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Niewolniczym Imperium Thyn Stellaris. Tak więc ostatnio podjęliśmy tutaj próbę przejęcia tych sektorów. Niestety doszło do dość poważnej kontrofensywy. Również tutaj uganiamy się za nieszczęsnymi rebeliantami. Nie, to jest w sumie armia tego Yoan Unity, która się tutaj wpakowała. Ale nie cieszy to, co widzę, zdecydowanie. Musimy też stale tutaj pracować nad przerzucaniem obywateli, ale jakoś to idzie, tak bym to ujął. Nie jest najgorzej. Okej, zwińmy, mamy już 70 planet, a będziemy mieli ze 150, jak to wygramy. Chociaż coś mi się zdaje, że do końca czasu gry tego nie wygramy. Chociaż zobaczymy, znaczy wygrać grę wygramy, tylko nie będziemy mieli 100% kontroli nad wszystkim. The cowards have destroyed one of our spaceports. No niestety, to wiemy, bo takie rzeczy się dzieją. Tu jest ważna sprawa, to opanować. Tu niestety się nie przebijemy, dysponując tym, co mamy. Spróbujmy dosłać tą flotę. No to jest dość ryzykowne, bo się troszkę odsłonimy, ale miejmy nadzieję, że to jakoś się uda. I tutaj będziemy oczywiście przejmować kolejne stacje i kolejne planety. No, powinno poprawić trochę sytuację. Potrzebowalibyśmy też szczerze kolejnej floty, która tutaj podjęłaby jakieś szersze działania, bo tu się zanosi na dużą kontrofensywę wroga. Okej, tu jest dobrze. Tu idziemy. Główne siły desantowe. Tu jest okej, chociaż... A, już bym przystało, bo chciałem te floty połączyć, ale ta jest ciągle za duża. Rzeczy czekamy na Tytana. Nie mamy zasobów, widzę. No nic, nie trzeba trochę poczekać. W takich sytuacjach tu nienawidzę po prostu. Ja nie wiem, jakim cudem oni o tyle szybciej to ogarniają niż my, skoro... No nasza flota jest dużo silniejsza i powinna ich po prostu roznosić. To w ogóle jakieś nieporozumienie. Myśmy stracili. Ja to dobrze, bo spadnie nam trochę tu obciążenie. A, bo tu przekazaliśmy, tylko... No właśnie. Stracimy całą flotę desantową. Bo ci się guzdrają, niestety. No, chociaż może coś tam przeżyje, ale wątpię. Zostanie zniszczone, zanim będzie okazja się wycofać. Jakie to bolesne. Znaczy bolesne, no będzie trzeba od nowa ich budować. Teraz bardzo spowolni w naszych postępach. No, dokładnie, niestety tak się to skończyło. Jakąś niewielką flotę posiadamy jeszcze desantową. Niech się uda tu, bo już nie sądzę, żeby była w stanie, a tutaj nic nie zdziała. Sorry, ale to nie przejdzie. Nic, przynajmniej tutaj uporządkowaliśmy sprawę. Teraz musimy wracać na główny front. Jak tutaj kwestia? Kurde, dalej trwa ta bitwa? Ale już dobijamy wroga. Czyli ta stacja będzie nasza zaraz. Jakbyś planowałem dostawić nową stację handlową, ale nie pamiętam już gdzie i czemu to koniec końców odpuściłem. Chyba gdzieś tu, tylko właśnie z... Tak, to miała być ta stacja. I
ona miała... tylko że ona właśnie... tutaj przez wrogie terytoria idzie. I dopiero następnie do nas, ale... no. Zobaczymy. Póki co... jakiegoś strasznego wybuchu piractwa tu nie ma. I możemy sobie pozwolić na tutaj dalsze rozbudowy wobec tego w ten sposób. O. Jeżeli to idzie w tamtym kierunku, to tu byśmy potrzebowali jakichś stacji osłonowych też. Już jedna jest tutaj, może ona wystarczy. No ona nie jest zmaksowana, o dziwo. Muszę między odcinkami zrobić przegląd stacji, bo coś tu mi się nie podoba, to co widzę. Bo ta w tym miejscu nie powinna być zmaksowana. A, tu musimy... będzie znów ciężka bitwa, ale mamy wsparcie naszych stacji, więc powinno być ok. Scientific breakthrough achieved. Nowa technologia. Silniejsza broń. Czy jakieś gatunki teraz upgrade'ują? No, moglibyśmy, oni są nawet dobrą wersją. Mają więcej punktów niż jest przewidziane na maksa. To mi się nie podoba. Jedno z naszych wrogich państw przestało istnieć, co mi się bardzo podoba za to. Ale może tu się bardziej opłaca w tą stronę udać. O. Bo tu się zanosi na kolejne trudności, ale... coś tu przełączyłem niepotrzebnie, tak jest. To... ostatnio, bo... za dużo klikam i tak się dzieje, jak się dzieje. Czy się rozpadła ta druga federacja? Co tu się teraz stało? Nie, no mamy wojnę, no nie możemy nic z tym zrobić. Nie, chyba nic się nie zmieniło, po prostu się kolor zmienił. I od strony politycznej jest to samo, tylko inaczej to wygląda kolorystycznie. Dobra. Wy się tutaj połączcie i myślę, że następny cel będzie gdzieś tu. Oczywiście tą bazę sobie na bieżąco rozwalimy. No i jest zabawa z kolejną planetą, oczywiście. To za czym nie przepadamy. Czyli tak, to będzie planeta na pewno energetyczna, tego jestem pewny już. W sumie to ta planeta mogła być też planetą biurokratyczną, bo tu jest sporo dość wykwalifikowanych pracowników, z tego co widzę. Czyli gdybyśmy to ładnie pozmieniali, oni powinni tam znaleźć jakąś robotę z tych punktów naukowych. O. To zmienimy sobie w ten sposób. Ło, to mi się podoba, co tu widzę, bo takie mam wrażenie, że nie będziemy mieli problemów. Policmajstrów. Większa wydajność.
I tu jak zwykle... tak, jak jest pojedynczy punkt, damy sobie to na razie. Teraz... tak, to byśmy upgrade'owali. Tak... okej, okay. W sumie tutaj gdzie to jest? Zamiast tego byśmy zrobili to. O, jak ta planeta się to mi się naprawdę podoba ta planeta. I oczywiście ją zmieniamy w ten sposób. Czy ona jest częścią jakiegoś sektora? Chyba nie. Chyba jest w tym sektorze granicznym niestety. A, przestępczość rośnie. Żebym ja to wszystko tu ogarniał, to naprawdę musiałbym nad tym siąść i pomyśleć. Między odcinkami, byście się zanudzili, gdybym to robił online na bieżąco. Tu... a, już wiem, co się stało. Tu musimy... wykonać akcję w ten sposób. To oczywiście właśnie, to jest do pozbycia się zresztą... jakieś takie... dzikie obszary, żeśmy przejęli, nikomu niepotrzebne. To zostanie rozbite. Tu się też naprawimy. Myślę, że tą bazę można by rozwalić. Tu jest kolejna planeta, którą chciałbym zdobyć, bo to jest ostatnia też planeta tej nacji, już sprawdzałem. Nie jest jakoś super ufortyfikowana, czyli moglibyśmy z tych dwóch światów przygotować jakieś siły uderzeniowe. Sporo wojska. Nie kojarzyłem tej planety. No, nieźle rozbudowana. Nie, roboty. Roboty są najbezpieczniejszą chyba jednostką szturmową. Nie niszczą planet. Paru tych też damy, no oni są taką żelazną pięścią trochę naszą. Co się dzieje tu? No tu niestety niedługo będzie rozruba. Czyli zmiażdżymy ich, tylko... problem jest taki, że nie mamy znów sił desantowych. Kurde, no. Czyli musimy się... de facto tutaj ze wszystkim bawić, kroczek po kroczku. Trochę robotów tu. To na każdej planecie by trzeba było to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Sześć, no. Jest 12. Jeszcze tutaj może te dwie planety. Gdzie 24 jednostki szturmowe. Ale dopiero kolonizowana. To może z tej strony. O. No, niestety piechota najbardziej nam ginie. Mimo, że najbardziej potrzebujemy. Ale cóż ja, robaczek, mogę zrobić? Species adjusted. Dobra. Czyli z tej strony nasz kolejny cel to będzie ten system. Tu niestety są dwie planety. Jedna to jest baza orbitalna.
leci tutaj pomóc już. No, w ten sposób. To nie wiem, czy to jest nasze, czy my to... To jest nasze, tak, bo tu jest ważne centrum handlowe, które nie do końca działa jak powinno. Czyli cel jest taki, żeby to wszystko wchłonąć. A, no właśnie. Dokładnie się to stało, co zakładałem, że się stanie, jeśli to zrobimy, bo korzystają z naszej nieuwagi i już wysłali tutaj flotę. Kurde, no. Nie idzie. A gdybym tych wysłał, mogę tu bezpośrednio wysłać? Nie bardzo, tylko dotąd. Dobra, musimy podjąć taką decyzję, chociaż no, kurde, żeby nie trwało wieki. Zanim tam dolecimy. Niby super wygrywamy, ale... No nie wszystko idzie zgodnie z planem. Tu też bardzo duża kontrofensywa zrobiła. Nie wiem, jak daleko się wbiją w nasze terytoria, bo no sojusznicy nic nie robią. To może tam byłoby szybciej dosłać tą flotę. W sumie chyba tak, chyba tu ona się bardziej przyda w tej sytuacji, jaką mamy. To się naprawiło. Zróbmy taką akcję przejęcia tego sektoru i zobaczymy, co nam to da dalej. Tu się utrzymaliśmy, tak, i to nawet w niezłym stanie ta flota przetrwała. Tu zaraz będzie Tytan, dorzućmy jeszcze... O, trochę niszczycieli. Zawsze coś. I odbijmy to. Miejmy nadzieję, że oni nie odbili żadnych planet. Panie. Zaraz się przekonamy po tej bitwie teraz, jak to będzie wyglądało wszystko. A nie panikujmy. Na spokojnie, czyli wylecicie tutaj. Tu też wznowimy zbrojenia. Trwają prace nad przebudową, bo tu jest... O nie, nie potrzebujemy jakiegoś bonusu akurat do... Coś to nie wygląda tak, jak powinno. Przyłączyłem na jakąś inną opcję i... O. Zdejmijmy to. Niech pracują gdzie chcą, jakoś to będzie funkcjonowało. No, ale tu się nie spodziewałem takich liczb. I nasza najpotężniejsza flota naprzód. Może też nie, ona się musi naprawić w sumie. Czyli tu jest spokój na razie. Wy byście mogli bez tego się skierować tutaj i pomóc. I rozpoczęła się kolejna inwazja, raczej egzekucja. Tu nie powinno być problemów, czyli kolejne dwie planety, no... Znów się zapchaliśmy, no ale przy takiej produkcji to się nie ma co dziwić. No tu czekam na zwycięstwo po prostu. All warriors are victorious. Enemy planet conquered. Tak, i lecimy na to. No niestety może być najdłuższa kampania, jaką prowadziłem. Tak. Nie zdziwię się, jak będzie miała
100 odcinków, naprawdę. Tu jest sporo bezrobotnych. No niestety, to było do przewidzenia. Po co będziemy myśleć, gdzie ich powysyłać? Nie możemy tu budować? Nie możemy, musiała chwila minąć. Czyli my zrobimy znów klasyczny układ. To do wyburzenia. To do wyburzenia. I tu. Już naukowe też tu wyburzamy, bo zdecydowanie tu po prostu nie ma naukowców do pracy. Zresztą na tu innych tych co bardziej elitarnych działach też nie ma kto pracować. A te siły mają się połączyć. No i musi być desant na drugą planetę. Się zaczął, nie zaczął, nie wiem. Zaczął i wydaje się, że... Wow, tu nie było żywej duszy. Tego się nie spodziewałem. O, i w miarę podobna do naszej planeta, czyli... Od razu... ją terraformujemy, ale to niewiele zmieni ta terraformacja, szczerze. To jest... podobnie jak u nas. Tu jest chyba populacja... A nie, nawet są... A, już wiem o co chodzi. Tutaj wszyscy pracują, nie wiadomo dlaczego. To jest najgorsza możliwa decyzja, jaką można zrobić. Najbardziej niewydolne. To tylko służy tak naprawdę do zwiększania potencjału mieszkalnego. No trochę do uporządkowania, ale bez przesady. Na razie zrobimy w ten sposób. I tu byśmy... Myślę, że nam da się tak zrobić. Tak będziemy mieć nadwyżkę, tak mi się to zdaje. Na razie niech to tak się ogarnie, zobaczymy. Jak to pójdzie dalej. Mamy tutaj też bazę, którą chciałbym zachować. A niestety jest niepodłączona do systemu, czyli... Tak i... Gdzieś do stolicy od razu. Gdzie jest stolica? Tu. Okej. Czyli tą bazę sobie zatrzymamy, bo ona jest na strategicznym szlaku handlowym. Mamy to. Oczywiście stateczki są bardziej wydajne, więc zmienimy w ten sposób i upgrade. I no, tu jeszcze zresztą będzie potrzeba jeszcze więcej. No i to wszystko musi być nasze, szczerze mówiąc. Żeby to w pełni funkcjonowało. Następny cel jest tu, chociaż... No nie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Nawet wielkich strat nie ponieśliśmy. Ruszamy w tym kierunku. Wy też w tym kierunku i zobaczymy, co dalej. No chyba, że tu by się cofnąć i zlikwidować tą bazę. Tym bardziej tu prawie nie ma nikt żywej duszy. Okej, to jeszcze inny plan. Ta dwójka dokona inwazji. Tylko, a nie, to są dwie planety. Jedna jest pusta, ale druga chyba już nie. Dokładnie. To nie. To jednak kontynuujemy w tym kierunku pozbyć się tego skupiska. Tu powiedzmy sobie znów coś dobudujemy. Mamy trochę ksenomorfów. I planeta, którą by trzeba było przy okazji steraformować, jak już jest w naszym systemie. Dobra, to mi się podoba. Tu żeśmy odzyskali wszystko.
Bardzo dobrze. Jakiś dupek zabrał nam stację. Oboje nie zajęliśmy ostatnio, to też jest możliwe. Czyli wy musicie zawrócić i to ogarnąć. Na razie tu poczekajmy, mówię, te gates, ja nie wiem jak oni tam skaczą. Nie powinno być tam drogi. Okej, okay. Tu jest C. Czego byśmy nie zrobili, to zawsze gdzieś jest kontrofensywa. Teraz tu znów nie jakaś wielka, to nie są floty dużego kalibru, ale upierdliwe. Nie, bez tego nie będę cofał, jeżeli tam wysłałem flotę. Tu kontynuujemy natarcie. I mam nadzieję, że ta nowa flota załatwi tą sprawę i tutaj ogarnie problem. I tu byśmy się też przebili naprzód. Gdyby tylko nasi sojusznicy, nawet nie mówię, żeby walczyli w kosmosie, żeby w miarę sprawnie dokonywali inwazji i zdobywali planety tam, gdzie trzeba to zrobić, to już bym powiedział, że jest dobrze, no ale niestety tak się nie dzieje. Niestety nie. No, tu się mało co wyprodukowało. To wróg? Nie, to jest chyba neutralne, tak. No, tutaj też rozbicie tego kąta go trochę zaboli. Przynajmniej tak zakładam. Tu, zanim dolecą te statki, to możemy dorobić trochę krążowników, żeby one wzmocniły na bieżąco tą flotę. Nie wiem, a tych odesłałem, to mnie troszkę martwi, że ich odesłałem, ale oby nas to nie ugryzło w tyłek. Dobra, tutaj kontra. A, i kolejne bazy się upgrade'owały. No, tu nic specjalnego nie ma, tak szczerze mówiąc, do rozbudowy. Gdzie to jest? To jest tu. Okej, okay. Czy to pomogło? Tak, po raz pierwszy nie mamy na tym obszarze piractwa, czyli to jakoś działa, tylko stąd nie wiem w ogóle gdzie idzie. Dlaczego to nagle poszło? A, bo to przez to. W sumie też bym chyba wolał, żeby to szło na tym kierunku, czyli nie będziemy tutaj puszczać handlu w ogóle. O, tu powstają te niewielkie, bo niewielkie, ale siły desantowe. One się powiedzmy zbiorą tu na bieżąco. Tu będzie problem, ale liczę, że jakoś to ogarniemy zaraz. Nic się nie zbudowało.
Chyba jakaś teleformacja się zakończyła. Jak to wygląda? O, całkiem nieźle to wygląda. Trochę nie lubią naszych przekonań, nazwijmy to, ale nie jest źle. Nie ma bezrobocia. Nie ma dużego niezadowolenia. Tu jest gorąco. Ale powinniśmy ich zmiażdżyć jednak. Mamy bazę. I mamy dużo silniejszych. Tak, po prostu egzekucja. Chociaż gdyby te pomniejsze interweniowały, to mogłoby być różnie. Dobra, chłopaki, tutaj będziecie zaraz dokonywać invasion. Kolejna baza. Pięknie. No, łączcie się. No, niestety bardzo to wolno wszystko idzie. Chyba dawno żeśmy żadnego gatunku nie poprawiali. Byśmy mogli coś zrobić. Okej, mamy zwycięstwo, chociaż krwawe, jak ją mi opisać. Rezolucja przeszła, to nas to mało obchodzi. O, jesteśmy gotowi. Jedna planeta, chyba dość daleko, czyli... A, reliktowa, to dobrze. Initiating ground assault. Victory shall be ours. Our warriors are victorious. A, dokonaliśmy inwazji skutecznej. Powinniśmy to przekazać sojusznikom teoretycznie. Co się dzieje? Nie rozumiem, bo to jest cały system sojuszniczy. Nie powinno to być nasze. Tak, inwazja. O, tu bardzo dobrze. O, niewolnicy stali spacyfikowani. Bardzo dobrze. Ale już, kurde, no... Dajcie żyć, ludzie. Jeden musi się tu wycofać. Będę obydwu wycofywał, bo to byłaby strata, ale jeden musi. Też to powinno dołączyć do tej floty. O. Nie podziałało? Laguje. Dobra, ta woda jest gotowa, czyli ruszamy tu w celu rozwalenia tego kwadratu. Dość ładne zwycięstwo i jeszcze dobijmy tą resztówkę. Do was. To sobie możemy tutaj robić bombardowania strategiczne. Też ciekawe, że po tylu klęskach oni ciągle mają tyle sił. Jest dobrze, na to leci się tym zająć i potrzebowałby się dowódca. Może być. O, tu nam troszkę wreszcie wzrosło po ludzku.
Okej, okay. Tu się wydaje, że jak to przejmiemy, to będzie dosyć odcięty obszar. Czyli te siły mogą tu się udać, żeby dokonać inwazji. Tylko tu będzie problem, kurde, bo... Znaczy nie, to zablokujemy... Znaczy działamy, oczywiście działamy, ale... Ciut za wolno, mam wrażenie. Okej, ta flota tu. Dobra, i ta do naprawy koniecznie, bo tu... Resztówki zostały, szczerze mówiąc, no ale trudno. Dokupmy trochę Aloisów, bo myślę, że potrzebujemy, znaczy jakbyśmy mieli te trzy, czy stać nas, jeżeli chodzi o rezerwę sił, gdybyśmy mieli Aloisy, to byśmy mieli dosyć flot, żeby to wygrać, nawet myślę, że sprawnie byśmy to wygrali, ale no tu nie jest problemem mocy jakby utrzymania floty, problemem jest zwyczajnie produkcja. O! Kolejna terraformacja. Rzućmy tu okiem. Możemy wywalić. A, to w ogóle dosyć nieźle na ten temat bym powiedział, tak patrząc. Ale bym zaryzykował w ten sposób, by zwiększyć trochę produkcję. Tu się naprawiają. Teraz tak, ile jest tutaj? 60 koła. Ruszacie w dwie floty. I ta oczywiście na bieżąco będzie uzupełniać straty w szeregach, które powstaną na pewno. No. Źle nie jest w sumie. Kolejnych doślijmy tu. O. I tych też tu. Tu trzeba zebrać jakąś siłę uderzeniową. Gdzie zwycięstwo? Tu to jest. Okej. Okay. Kolejna duża baza. Znów mi jej szkoda w sumie rozwalać w tym miejscu, bo to jest na ważnym szlaku handlowym. Też zostanie oszczędzona i od razu ją podłączymy do naszej stolicy w ten sposób, ale oczywiście zmienimy jej przeznaczenie, czyli 100% osłonowo na tej trasie się przyda. Zróbmy też to, to w sumie może zostać, bo też nie sądzę, żeby się to przydawało, ale dobra. To mi odpowiada, bo no ona będzie tutaj chronić w obie strony. I tak jest za mało tych baz, szczerze mówiąc, no ale cudów nie ma, no nie urodzimy ich zwyczajnie. Ile tu jest tych nieszczęsnych planet do zdobycia, no? Sami człowiek zdobędzie 5, się cieszy, tutaj zdobywamy 20 i to nic nie zmienia. Taka prawda. 20 w tą, 20 w tą. No niestety. Dobra, kolejna próba desantu. Też powinna ulec, też tu już nie będzie tak sympatycznie, zakładam, jak z tą planetą, która naprawdę jest... A, przecież też żeśmy nie obstawili. Zapomniałem. Bo to jest reliktowa planeta. Tu trzeba pomyśleć, co zrobić. Okej, okay, bo reliktowe planety mają
duże wydobycie tych minerałków. Zawsze ich bonus. Na pewno tego nie chcemy. Właśnie to od razu wywalę. I to od razu wywalę. I tu byśmy dali policajów. Okej, co z tymi wszystkimi naukowcami? Czy tu na pewno nie potrzebujemy? Na pewno zrobiłbym te dwa budynki. I teraz tak, tu... Trzeba pomyśleć, tak, i to, co zwiększy wydajność niewolników, no bo oczywiście niewolników tu będzie dużo. Gdzie to jest? Nie ma tego? Już gdzieś to budujemy? Może gdzieś to budujemy? Nie wiem, na razie nie tak zostanie, zresztą zanim to się ogarnie, to miną wieki. Okej. I raczej byśmy zrobili z tego planetę surowcową, ale... albo energetyka w sumie. O. W ten sposób. No zawsze się zapominam, żeby to wszystko ogarnąć. Mówię, przy 100 planetach, czy tam będzie więcej, to naprawdę będziemy musieli myśleć, żeby nie zapomnieć o niczym. Bo tu się posprzątała. Mamy teraz dwie wolne floty, które mogą kontratakować tu i tu. I tu byśmy sobie mogli zrobić porządek. No, fajnie byłoby ten front gdzieś tutaj dopchnąć połączonymi siłami. Wydaje się, że jest to możliwe. Tylko, że teraz tak, tu byśmy musieli podziałać. No, ta flota się tu zwyczajnie marnuje, ale co trzeba zrobić, że oni tu co chwila wysyłają jakieś potężne siły. Wy się połączcie, rozwalmy tą bazę. I tutaj tą. Cześć, kurde, mało, no ale niech już tu lecą. Construction complete. Na nowe bazy. A tylko te małe upgrade'y żeśmy wprowadzili. Okej. No dobra. Próbujemy coś tu zebrać. Przyzwoitego. Byśmy skończyli z tą nacją, zakładam. Troszkę liczyłem na większą aktywność tutaj tej frakcji starożytnej, ale trudno. I elegancko. Przynajmniej tutaj roznosimy punkt strategiczny za punktem strategicznym. Tysięcy. Jaka siła ognia jest tej floty? Ciągle za mała, żeby ją uznać za niezależną i gdzieś posłać, czyli trochę doróbmy też tych mniejszych statków. Szybciej to będzie szło wtedy.
Tytuł. Do końca. Okej. I teraz wy też. Oh my god, ile tu jest kolejnych punktów zajęcia. Nawet nie wiem, czy ta flota jest w stanie to ogarnąć, czy te siły desantowe w sumie, a nie flota, która baza, nie wiem, ale już jest zmaksowana. Tu jest też sporo do rozwalenia. No, tutaj elegancko, ale podobają mi się, to są tak różnorodne te bazy, to nie jest tak jedna w jedną, że wszystkie są identyczne. To jest akurat fajny bajer. Okej, sporo łupów w miejscu, gdzie dla mnie są potrzebne, chodzi mi oczywiście o bazy. Gdzieś na krańcu świata, szczerze mówiąc. Tej nie mogę rozwalić, ale może to chwilowo. Jeszcze nie mamy pełnej kontroli nad nią zwyczajnie. I ruszamy w tym kierunku. Również na bieżąco. Mam nadzieję, że produkujemy mniej więcej tyle, co tracimy, czyli... Jakoś to się kula. Koniec końców. Kolejna inwazja. No, nie idealnie, ale wygrywamy. Doślimy kolejnych i też z tych bliżej frontu będziemy na bieżąco oczywiście uzupełniać. Bez tego nie ujedziemy. I kolejny gatunek, pobawmy się. Powiedzmy, stwórzmy ich wersję lubiącą pustynię i zrobimy tutaj małą podmiankę. Dobra. Tu odzyskaliśmy, co mieliśmy. Ci już się kierują. No, zacznijmy od stacji. Są dwie stacje i planeta. No ale to... Ile ten dupek w ogóle jeszcze ma? 22, czy to będzie o 19, jak to starać. Zawsze coś. Zawsze trochę mniej. Species adjusted. Jednostek. Czy jednostek planet. Dobra. I tu ich też spychamy w końcu. 60... 120 raczej da radę. Ale tych przestępców wszędzie, ludzie. Ale jest dobrze, naprawdę. Podoba mi się, co tu widzę. Bo to będzie nasze. Teraz, ta pamiętam, to jest egzekucja. To jest nasza główna armia. Niestety, kurde, oni wszędzie ładują w technologię. Muszą być tak zaawansowani technologicznie. No patrzcie. A, bo tu też jest, kurde, właśnie. Ja nie do końca rozumiem, skąd oni się biorą, bo nie wyświetla mi żadnych punktów, które oni mogliby się teleportować, no może stąd? Wszędzie zewsząd. Kolejne bunty. Okej, kolejne zwycięstwo. Gdzie tym razem? Tu.
pytanie, które z tych baz będziemy chcieli utrzymywać, a które nie. Bo ta się na razie przebudowuje, to im nie idzie specjalnie. Ta jest czysto handlowa. Ale nie, w tym miejscu jedną przy drugiej nie chcemy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Mowę dostawimy, ale na razie wydaje się, że nie jest tragicznie. Jak już, to bym prędzej tą zostawił jako militarną. Właśnie skierujmy się może tu. A, bo tu jest tylko maleńka baza, która będzie egzekucja jej praktycznie. O. No dobra, to mi się podoba. Tu zbieramy siły do inwazji. Ile tu w ogóle jest wrogów? To też jest ich ostatnia planeta. Niestety trochę zajmie, zanim ich tu porządnie obijemy. To możemy połączyć. Tu się wydaje. Czy my to przegrywamy? Kurde, takiej bazy się tu nie spodziewałem. Czekajmy, zobaczmy, co się stanie. Ściągniemy zaraz posiłki. Więc może jakimś cudem wygramy. Gdzie? Gdzie to jest? Tu. No to jest nie do obronienia. Jest ta ich potężna flota razem tym dziadostwem, ale tu żeśmy troszkę uporządkowali, czyli zrobimy. A, tylko nie, to jest wróg, jakiś inny po prostu. Tu jest C. Tu naprawcie się. Połączmy i niech lecą tutaj. Kończy. Initiating ground assault. Victory shall be ours. Dobra. No, ten kwadrat będzie nasz i tu już nie będą mieli którędy kontratakować, więc to jest dobry znak akurat. Co? Tutaj też ich po prostu trzeba zmiażdżyć i tyle. Initiating ground assault. Coraz więcej. Właśnie to mnie martwi, tylko czy my tutaj wygrywamy z tą bazą? Chyba tak. Jednak przybycie tych floty z lotniskowcem ogarnęło problem. Tu musimy. Okej, kolejna terraformacja, to mi się podoba. Tu musimy się ogarnąć z tym problemem całkowicie wrogu. Niech zostanie. I mamy terraformację. Nawet tu są jakieś miejsca pracy. I możemy zrobić w ten sposób. Nawet niezły świat. Ale trzeba nam gazu brakować, ja zakładałem. Z tym, ale to zawsze możemy kupić. I co, zwycięstwo czy nie ma zwycięstwa? Ciągle trwa bitwa. Nie mówcie, że tu jest taka sama baza potężna. Nie, ta już taka nie jest straszliwa. Okej, przyjęliśmy pierwszą planetę. Chociaż tutaj będziemy te planety zaraz oddawać. Sojusznikom, czyli kolejną bazę ogarnijmy. I potem będzie ta planeta, będzie większe wyzwanie, ale już tutaj leci wsparcie, więc to powinno się jakoś udać i mamy kolejną grupę wsparcia, też już niech tam leci na zaś, może nie tam od razu, na razie tu.
latają tam. A, już wiem, kto. Przez tą bazę międzywymiarową, taką dość mocno wysuniętą. A tu upadło. O, zrównali to z ziemią praktycznie. Okej, a to jest czyje? Nasze? Ichnie też. I też łatwe do zdobycia, czyli to by było do ogarnięcia, gdybyśmy mieli jakąś flotę. Myślimy, no ale nic, na tym kończymy i w następnym odcinku będziemy walczyć dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia.